dobry, tu mówi Koza. I dzisiaj Koza Sejska, dzisiaj Dying Light. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. A, spoko. Kiedyś wiodłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6 miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Okej. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Okej. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Hej! Tędy. Duży budynek, co? GR zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa gówna. Prawie. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. Fuck, nie wyszło. Ona nie trafiła, więc... za którym się... Okay. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Dobra, montujemy wytryszki. A lecimy na całość. Ha, dobra robota. Otwieranie zamków... aby otworzyć zamek, musisz właśnie... Dobra, otwierało się już zamki. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Co jest? Przed
nami. Bądź cicho. Mia? Andy, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mia, nie po ścianie. Nie gadaj, daj łapkę. Wszystko. Ta. Na pewno? Szczerze. Coś mi się wydaje, mam déjà vu. Ten szpital. Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Kurde, mam problem. W rozgłowy. Jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz. Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Myślę, że to jest jakieś opóźnienie. Dzięki. Zobaczymy, no ma tutaj. No, problematycznie się zrobiło. Trzeba jakoś wejść. Tutaj jak bardzo coś jest. Chyba zawsze każe, że trzeba też to mieć na oko. Jebnąć. No oczywiście, że pewnie naokoło trzeba jebnąć. A nie. Czyli jednak nie. Dążę za Harkonem. Tutaj, dobra, mam. Śpiące chlewny. Ta, jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Jak się zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem.
Więc nie jest łatwo, ale staramy się tutaj, żeby tu nie obudzić. Paskudne gówno. Kiedy GRS straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Villador, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjebów. Żyjesz? Ja jeszcze! Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. No to próbujemy. Nie dam rady. Czekaj, mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GR. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Dobra. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Klucze do GR. Musimy poszukać co teraz inhibitorów, aby
Gdzieś tu są. O ile mnie jeszcze zombiaczki mnie nie zaskoczą. Mamy towarzystwo. Przemieniać. Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem jebańca. Się da otworzyć. Zablokowano. Środek. Się, Mia. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Eddie. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Przestań tchórzyć, Eddie. Pigmenty nawet się znalazły. Okej. Okay. No chyba mamy się skupić na wytrzymałości, bo to jest... No, najistotniejsze. Co jest? A, użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja czekam. Oj, to jeszcze mocne buciki. Więc tu już mamy... czas. Idź już.
Hakon! Szybko, znalazłem markery. Pośpieszmy się. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie zrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuję cię mieszkańcem Villedor. Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Okej. Biegnij! No właśnie. Zjebałam! Zgubiłam cię! Jesteś cały? Trochę czekałem. Zarażony, ale nie zrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam. Co? Właśnie mianuję. Biegnij do światła, szybko! A, już wiem. Już wiem, jaki bus. Hakon! Tak, światła nie dotkną. Było blisko. Co byś beze mnie zrobił, pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Może zarazem gdzieś zamieszkamy, no. Zamieszkamy gdzieś razem. Gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. To niezbyt ambitnie. Gdzieś, gdzie nie boją się pielgrzymów. To też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać. Będę łowił ryby. Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Stoi! Razem? Dobra, niech będzie. Ale świetnie. Stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy Especy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś.
Dobra, to na dzisiaj oczywiście wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.